poczekajcie, podniosę was trochę. Opa. Dobra, nie wszystkie książki wziąłam, czekajcie. Już mam wszystkie książki. To co? Przechodzimy do podsumowania TBR-u. Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj do was przychodzę z podsumowaniem TBR-u. TBR był w grudniu, gdzieś tutaj na górze umieszczę wam mój filmik, w którym opowiadałam wam, że chcę przeczytać książki, które nie mają więcej niż 300 stron. Nie zamknęłam okna. W momencie, kiedy czytałam te książki, trafiła do mnie książka do recenzji, o której wam już wspominałam w wrap-upie styczniowym. No ale jak to bywa, nie przeczytałam wszystkich książek, które zamierzałam w grudniu, no bo święta, wiecie, mało czasu i dużo zajęć. Także stwierdziłam, że sobie ten TBR grudniowy przeniosę na styczeń. Nie przeczytałam wszystkich, ale większość przeczytałam. Nie było źle, ponieważ więcej było tych dobrych książek. Czy ktoś w niedzielę coś przybija? Serio? Okej, przechodzimy do TBR-u, bo książek jest sporo. Nie o wszystkich niestety nagrałam wam filmik, a szkoda, więc teraz postaram się troszeczkę o tych książkach w ogóle opowiedzieć. Także przechodzimy do książek. Pierwsze trzy książki, jest to Noc i ciemność Agaty Christie. Następna była książka Ocean na końcu drogi i jest to książka Neila Gaimana. Też mi się bardzo podobała. Ja odsyłam do wrap-upu, ponieważ tam o tej książce mówiłam. I ostatnia książka jest to Ucieczka Andromedy, która również mi się podobała i bardzo cieszę się, że was zachęciłam do przeczytania tej książki, ponieważ dla mnie zawsze to jest miłe, kiedy czytam książki, które naprawdę leżą na moich półkach już jakiś czas, a wy mówicie, ale super książka. To jest naprawdę ekstra. Bardzo się cieszę, że mogłam was zachęcić do przeczytania. Okej, przechodzimy do stycznia i pierwszą książką, którą przeczytałam w styczniu, była to książka Connie Brockway, Niebezpieczny kochanek, o której wam już tutaj opowiadałam na kanale. Ja sporo wam opowiedziałam o tej książce, ale tak naprawdę na pierwszych trzech stronach, czterech stronach właściwie to wszystko było zawarte, także nie zdradziłam wam wiele, bo mama się pytała: Agnieszka, czy ty nie zaspoilerowałaś książki? A ja mówię: nie, mamo, nie, ta książka jest zupełnie o czymś innym. Także spokojnie, nie zdradziłam wam zbyt wiele, znaczy tak, zdradziłam wam o wiele więcej, ale 45 minut filmu praktycznie usunęłam i to była sama pogadanka na temat książki. Czaicie? Ja nie wiem, co się działo w mojej głowie. To była pierwsza książka, którą przeczytałam w styczniu. Następnie stwierdziłam, że podobną książkę, która tak z wyglądu jest bardzo podobna, jest to książka Piąta ofiara Beverly Barton. Ja może się nie będę wypowiadała na temat tej książki, ponieważ ja się czuję szóstą ofiarą tej książki. Naprawdę, nie podobała mi się, nie polecam, ale oczywiście, jeżeli chcecie po to sięgnąć, to nie ma problemu, ale żeby nie było, że nie ostrzegałam, stwierdziłam, że ta książka mnie tak wypaliła, ona była tak zła, że muszę sięgnąć po coś naprawdę dobrego. I były takie książki, które wiedziałam, że na 100% są dobre. I uwaga, była to książka Francisa Scotta Fitzgeralda, czyli Wielki Gatsby. Fitzgerald. Chyba tak powinnam przeczytać. No mniejsza z tym. W każdym razie tak, była to książka Wielki Gatsby i ja tej książki wcześniej nie przeczytałam, ale była to pierwsza książka z tego TBR-u, która wpłynęła na mnie tak, że nie potrafiłam się jakby oderwać... Czekajcie, moje włosy nie ogarniają. Nie potrafiłam jakby oderwać myśli od tej historii. Ja znałam już całą fabułę Wielkiego Gatsby'ego, ponieważ byłam kiedyś w teatrze na sztuce Wielki Gatsby i wiedziałam, jak mniej więcej się to potoczy, ale tam było to zupełnie inaczej przedstawione. W książce było oczywiście to lepiej przedstawione. Nie gubiłam się tak w fabule jak w teatrze, bo w teatrze siedziałam i niekiedy mówiłam: ale zaraz. Ostatnio nawet rozmawiałam z pewną osobą, że fajnie byłoby zestawić właśnie Wokulskiego z Gatsbym. No, byłoby ciekawe porównanie, prawda? Była to bardzo dobra książka i bardzo cieszę się, że sobie ją zostawiłam właśnie po tej piątej ofierze, ponieważ gdybym ją przeczytała przed, to wydaje mi się, że wrażenie piątej ofiary byłoby jeszcze gorsze. Chciałam zaznaczyć, że ją kupiłam za 7 zł na warszawskich targach książki. Była tańsza niż to. Czajcie. Lecimy dalej. Kolejną książką, którą przeczytałam, była to Tajemnica Vivaldiego. Ja byłam bardzo ciekawa tej książki, ponieważ jest tajemnica, jest Vivaldi, ja uwielbiam cztery pory roku Vivaldiego. Kiedy kupowałam tę książkę i kiedy ją właśnie wybierałam do tego TBR-u, ja myślałam, że akcja tej książki będzie się właśnie rozgrywała w czasach, kiedy tworzył Vivaldi. I wiecie, książka się tak zaczynała. Mianowicie, było jakieś tajne bractwo, które przechwytuje informacje. I ja mówię: o, jest jakieś tajne bractwo. Tutaj Vivaldi pewnie będzie coś tam krył. Tutaj będzie jakiś szpieg, ale wiecie, to wszystko będzie w takich czasach przeszłych. I no, czułam tę historię. Nie.
Przeszliśmy nagle do roku 2004 i wszystko rozgrywało się w Wenecji. Ale myślałam, że będzie gorzej, jednak historia mnie bardzo wciągnęła. Kiedy oceniałam tę książkę, czytałam opinie innych osób i dużo osób pisało, że akcja bardzo rozwleczona w czasie, nic się w pewnych momentach nie działo. Fakt, po części tak było. W ogóle zacznę od tego, kogo tutaj mamy. Gdybym przeczytała opis, byłoby podane, że niemal 3 wieki po śmierci Vivaldiego w Wenecji pojawi się jego wielbiciel. 3 wieki później. Nie 3 lata, tylko 3 wieki. Więc no, gdybym przeczytała tylko opis... Nie, Agnieszka nie czyta opisów. Do Wenecji przybywa Lucio, który jest muzykiem z Hiszpanii. On jest zafascynowany twórczością Vivaldiego, zatrzymuje się w hotelu, tam poznaje Marię i się w niej zakochuje. Słodka historia, prawda? Maria jest Włoszką, ma bardzo taką gorącą krew, jest bardzo ponętna, piękna i łączący ich związek również jest piękny i ponętny. Ale nie to jest najważniejsze. Pewnego razu, kiedy Lucio znajduje się w archiwum, odkrywa przypadkiem partyturę. Jak się okazuje, jest to partytura, która, jak stwierdza, może być partyturą Vivaldiego. Znajduje się ona między księgami, wciśnięta tak byle jak. W sumie nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie to, że krąży pewna legenda, jakoby, że Vivaldi na łożu śmierci powierzył pewną tajemnicę, która była zaszyfrowana, jednak nie dołączył do tego klucza. To znaczy, tak podejrzewano, że nie było klucza. Jednak to wszystko przepadło, ktoś to ukradł. Amba Fatima, koniec. Dlaczego Lucio wziął tę partyturę? Po pierwsze, podejrzewał, że jest to partytura właśnie Vivaldiego. Po drugie, ta partytura była jakby obrazą w ogóle muzyki, ponieważ były tam połączone różne... I teraz ja nie będę posługiwała się terminologią związaną z muzyką, ale chodzi o to, że ta partytura była także skonstruowana, także napisana, że kiedyś właśnie taką muzykę określało się jako muzykę diabła. I wtedy właśnie Lucio stwierdził, że musi odkryć, czyja jest to właśnie twórczość. Ta książka bardzo przypomina mi twórczość właśnie Dana Browna, ale te początki Dana Browna. Niemniej jednak tutaj ta akcja była taka... No rzeczywiście troszkę bardziej rozleczona w czasie i co bardzo mnie denerwowało, to w momencie, kiedy na przykład Maria udała się do jakiegoś miejsca, żeby odkryć jakiś fragment tej tajemnicy, ponownie powtarzała to samo, co już usłyszałam 5 stron wcześniej. No okej, dobra, autor chciał powtórzyć to jeszcze raz, żeby czytelnik to zapamiętał, nie ma problemu. Ale mamy kolejny rozdział i mamy innych bohaterów, ten usłyszał od tego i znowu powtarza się to, dlaczego ta partytura jest taka niezwykła. No okej, nie wiem co z tą grzywką dzisiaj jest. Mamy powtarzanie raz, drugi. Dobra, gdyby to było na początku, w środku i na końcu, okej. Otóż nie. Co kilka stron po prostu mamy to samo, to samo, to samo. I to mnie troszeczkę denerwowało, ponieważ ja mówię, no dobra, okej. No może nie mam idealnej pamięci, ale pamiętam co było kilka stron wcześniej. Wydaje mi się, że... To też powodowało, że ta akcja była tak rozleczona w czasie. Jeżeli chodzi o samą książkę, fajna, ciekawa, można było się domyślić, kto jest kim. Jednak fajne było zaskoczenie, czego dotyczyła ta zbitka nut, które jakby źle brzmią. Także była to taka bardzo tajemnica ważna, rzeczywiście, gdyby została ujawniona, to mógłby być problem. Ale też podobało mi się zakończenie, no, naprawdę. To była taka przyjemna lektura po prostu. Przechodzimy do następnej książki, którą przeczytałam i to była naprawdę króciutka książka, ja ją przeczytałam w 2 godziny. Mianowicie była to książka Wspomnienie o Cecylii Smutnej Królowej. Jeżeli chodzi o tę książkę, no to wiadomo, jest to takie fantazjowanie na temat ostatnich 3 dni Cecylii Smutnej Królowej. Moglibyśmy sobie zadać pytanie, co będzie działo się w książce, w której będziemy mieli przedstawione tylko ostatnie 3 dni z życia królowej Cecylii. Otóż bardzo wiele. Ponieważ przed oczami królowej na łożu śmierci przelatuje prawie całe życie. I muszę to powiedzieć, ponieważ życie królowej Cecylii nie było usłane różami. Przepełniona goryczą, przepełniona smutkiem, brakiem miłości. Ta lektura troszeczkę wprawiła mnie w taką zadumę, w taki smutek. Przeżywałam w sumie to, co myślała ta kobieta, to co przeżywała, jak wiele poświęciła. Nie wiem, jakie naprawdę były losy królowej Cecylii, ponieważ tutaj mamy fantazję autorki na temat tych ostatnich myśli i no nikt nie wie, o czym myślała królowa na łożu śmierci. Mamy tutaj taki obraz królowej, która może z zewnątrz zawsze, chociaż posągowa i twarda, to tak naprawdę w środku bardzo cierpiała. Nie mogę powiedzieć, że ta książka była okej, ponieważ kłóciłoby się to z tym, o czym jest ta książka, wiecie, no...
Trudno jest powiedzieć, że książka jest okej, kiedy opowiada o tak głębokim smutku. Jest to lektura bardzo krótka, ma 120 chyba stron, ale tak naprawdę, gdyby ta książka została wydana w takim formacie jak inne książki, to może miałaby ona z 50-60 stron. Jest w twardej oprawie, co mnie bardzo, bardzo dziwi i wiem, że wiele osób się właśnie czepiało odnośnie ceny, ponieważ ja nie wiem, ja zapłaciłam za tę książkę jakieś 10 zł, 7 zł, bo ona była w promocji, ale widzę tutaj cenę prawie 35 zł, twarda oprawa, 50 stron, no 120, ale no wiecie, normalnie 50. Jeszcze jest bardzo dużo takich, wiecie, pustych kartek, także wiem, że ktoś, kto zapłacił 35 zł, może czuć się troszeczkę rozczarowany. Co jeszcze podobało mi się w tej książce, to przede wszystkim to, jaki wyłania się z niej obraz kobiety oraz polityki w XVII-wiecznej Polsce. To, w jaki sposób były kobiety postrzegane i to, w jaki sposób była prowadzona polityka. To, jaką rolę odgrywały kobiety właśnie w tej polityce, czy w ogóle ją odgrywały, to wydawało mi się bardzo ciekawe, ponieważ zawsze, kiedy mam jakieś wspomnienia, inaczej patrzy się na rzeczywistość przedstawioną właśnie w wspomnieniach, a nie w suchych faktach. Także to była kolejna książka, którą przeczytałam z TBR-u. Następnie była książka, która spowodowała u mnie takiego kaca książkowego. Przeczytałam ją chyba w 2 dni i mama powiedziała: zobaczysz, Agnieszka, będziesz w niebo wzięta. I rzeczywiście tak było. I jest to nic innego jak Dama Kameliowa Aleksandra Duma, syna. Jeżeli chodzi o Damę Kameliową, ja widziałam film i bałam się, że oglądając już kiedyś film, nie będę miała wgryźć się w historię, no bo wiem, jak wszystko się potoczyło. Nie. Co nie podobało mi się w filmie. Aktorzy, którzy grali w Damie Kameliowej, byli o wiele starsi. Tutaj mamy przedstawioną historię 24-latka. Małgorzata Gutier ma tutaj chyba 21 lat, jak dobrze pamiętam. Także są to młodzi ludzie, których zachowanie jestem w stanie wytłumaczyć, ponieważ są oni młodzi, więc ja rozumiem niekiedy ich postępowanie i ich decyzje, ich zawziętość w niektórych kwestiach. Naprawdę. W filmie nie zawsze potrafiłam to zrozumieć. W ogóle jest to historia, która zdarzyła się naprawdę. Tylko zmieniono imię, a Aleksander Dumas tutaj pojawia się jako słuchacz. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak było naprawdę, można poszperać w internecie. Kiedy oglądałam film, jakoś nie potrafiłam wgryźć się w tę historię, ale w momencie, kiedy przeczytałam książkę, mówię sobie, okej, mamy tutaj przede wszystkim wspaniale zarysowany obraz społeczeństwa. W ogóle uwielbiam tutaj po prostu Małgorzatę Gutier. Uważam, że jest to mądra kobieta, bardzo nowoczesna i przede wszystkim o tak bystrym umyśle. Ona jest tak wyraźnie tutaj opisana, ona jest taka wyrazista, ona jest, no po prostu jest cudowna. Mi brakuje po prostu takich bohaterek w książkach. Niby upadła, ale jednocześnie z taką mądrością. No cudowne, cudowna książka, naprawdę będę ją polecała wszystkim i aż zazdroszczę, że moja mama ma to wydanie, bo ono jest przepiękne i sama chciałabym tę książkę na swojej półce, ale no wiadomo, co mamy to i moje, co moje to i mamy, także nie ma problemu. I ostatnią książką, którą przeczytałam w styczniu, jest to książka Marii Rodziewiczówny Między ustami a brzegiem od Pucharu. Ja tę książkę wzięłam od razu po Damie Kameliowej, zaczęłam czytać. Mamy tutaj głównie romans, ale pod tym romansem kryje się tak naprawdę polityka, a zwłaszcza taka istota polskości. Także jest to pod tym względem książka równie ważna, ponieważ za tymi śmiesznymi żartami, za tym romansem kryje się naprawdę coś bardzo ważnego i dlatego wydaje mi się, że nie jest to książka tylko dla kobiet, ponieważ chociażby w samym bohaterze Waltzu możemy znaleźć coś, co spodoba się każdemu. W każdym razie nie zrażajcie się, że jest to historia błaha, romantyczna i tylko dla kobiet. Nie, nie, nie. Jest to historia dla mnie uniwersalna. Przede wszystkim Rodziewiczówna rewelacyjnie zarysowuje postacie, które kreuje, to w jaki sposób one się zachowują, jakie słowa wypowiadają, jakie dialogi padają między tymi bohaterami. Polecam, jeżeli nie czytaliście, chyba że ja jestem jakaś do tyłu i wszyscy tę książkę czytali, tylko nie ja. I była to ostatnia książka z TBR-u, którą przeczytałam. Zostały mi 2 książki i mianowicie jest to książka Alchemik z Hagi. Zostawię sobie już ją na kiedy indziej, ponieważ na luty zaplanowałam coś innego. I następnie jest to książka Szaleństwa, gafy i trafy, czyli Uczę się życia we Francji nie jest łatwo. Te książki, które przeczytałam, za wyjątkiem jednej, wszystkie były bardzo udane, bardzo mi się podobały i rzeczywiście tak, myślę sobie, że mam naprawdę sporo dobrych książek w mojej biblioteczce, a cały czas kupuję nowe, bo ktoś polecił i tak, zdecydowanie mam sporo książek, które muszę przeczytać, więc na razie daję sobie bana na kupowanie książek. Kilka sobie kupiłam na urodziny, ale to się nie liczy, prawda? Na urodziny można. Tych książek, słuchajcie, było 12, także przeczytałam 10. 2 zostawiłam.
Oprócz tego jeszcze jedną przeczytam i jeszcze przypuszczam, że jeszcze jedną przeczytam w styczniu, także chyba nie jest tak źle, prawda? Możecie mi wybaczyć, że tych dwóch nie przeczytałam, ale kiedyś przyjdzie na nie czas. Okej, to wszystko. Mam nadzieję, że to podsumowanie TBR-u Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać, czy któraś książka szczególnie przypadła Wam do gustu, czy którąś książką Was zaciekawiłam. Jestem ciekawa Waszych opinii jak zawsze. Czekam na Wasze komentarze. Także dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. No i do zobaczenia następnym razem. Bye!